Cześć, witajcie. Mam dla was specjalny filmik. Udało mi się akurat spotkać jednego z testerów tej gry przedpremierowych. I mam zamiar rozegrać dla was bitwę multiplayer. Znaczy, bitwa została już rozegrana, ponieważ muszę oddzielnie nagrywać dźwięk z powodu pewnych problemów z drugim mikrofonem. Ale to już nieistotne. Kolega zgodził się na nagrywanie bitwy. Ja wziąłem Epir. On wziął Rzym. W mojej armii znalazło się miejsce dla łuczników, dla procarzy, czterech jednostek pikinierów z Sarissami, dwóch jednostek hoplitów i trzech jednostek włóczników z Tureos, jak również jazda tarencka oraz ciężka grecka jazda. Tak wygląda panel przed bitwą. Ten ciemny wąż, jakby to droga przebiegająca przez mapę. Przeciwnik był umiejscowiony w lesie, co zobaczycie już za chwilę. Rozmiar jednostek będzie nieco mniejszy niż zazwyczaj, ponieważ dla potrzeb utrzymania stabilności bitwy multiplayer zostały wzięte bodajże normalny rozmiar jednostek. Zobaczycie również w filmie falangę i ma ona dwa tryby. Jeden tryb to coś w rodzaju trybu zwykłego, nie posiadają Saris i mają oddzielnie tryb falangi, w którym mają Sarisy i są ustawieni tak jak w taki sposób, z jakiego znacie falangę typową. Tak wyglądają moje jednostki epirockie. Grecka jazda królewska. Tak wygląda generał, który również ma jednostkę tego typu. Włócznicy z Tureos, z tarczami typu celtyckiego, z tego co wiem, hoplici. Włócznicy z Krety. Oraz najemni procarze rodyjscy. Jazda tarencka, która jest jazdą miotającą oszczepami. Teraz brałem się za ustawienie swoich jednostek. Takie jednostki jazdy miotającej, jak na przykład ta jazda tarencka, używająca oszczepów bądź łucznicy na wielbłądach, nie mogą ostrzeliwać się pod kątem 360 stopni. Natomiast takie jednostki, na przykład partyjska kawaleria z łukami, gdzie partowie polegają głównie na kawalerii miotającej, mogą ostrzeliwać się pod kątem 360 stopni. I rozgrywka partami podczas bitew jest naprawdę ciekawa. Grałem sobie kilka bitew. Tu właśnie widzicie pikinierów. Nie mają włączonego trybu falangi, a teraz już tak. Jest to nieco dziwne zrobione podczas samej bitwy, ponieważ jeśli wyłączymy ten tryb, to te Sarisy po prostu znikają. Co jest dla mnie troszkę dziwne. Mam nadzieję, że poprawią to w patchu. Po prostu wygląda to dziwnie, nie wpływa to jakoś bardzo na rozgrywkę, ale czekam, aż przeciwnik będzie gotowy do bitwy. Zaraz będziecie mieli okazję usłyszeć przemowę generała po raz kolejny. Noble sons of Ares, you are the beacons of glory for our people. When you march, men and women swoon for very different reasons. Now, prove your mettle. Conquer and gain your victory. Później jeszcze w trakcie filmiku zobaczycie, jak maszerujące podczas marszu jednostki dowódcy tych różnych oddziałów przemawiają do swoich żołnierzy.
Bardzo fajnie też prezentuje się kamera pozwalająca umieścić widok za plecami jednostek. Szczególnie ciekawie to wygląda podczas szarży kawalerii. W miarę możliwości podczas filmiku starałem się pokazywać jednostki i walkę jak najbliżej. Z uwagi na liczebność oddziałów, bo właśnie słyszycie w liczebność ludzi w oddziałach, falanga może wyglądać na zbyt cienką. Początkowa faza tej bitwy może wam się wydawać dość nudna, ponieważ polegała ona głównie na podchodach, na moich próbach ataku jazdą na ich łuczników. No, widzicie, teraz właśnie wyłączyła się falanga. Bez włączonego trybu falangi pikinierzy mogą biegać. A teraz widzicie, jest falanga z powrotem. Jazdą miotającą oczywiście można również szarżować, co próbowałem zrobić. Przed szarżą tacy oszczepnicy również rzucają swoją bronią. Tu widziałem, że przeciwnik zaczął wycofywać się łucznikami, więc myślałem, że jego inni łucznicy będą ukryci w lesie, więc już nie szarżowałem do końca. Tak wyglądają animacje procarzy strzelających. Kawaleria również podczas ostrzału zasłania się tarczami. Też ciekawa rzecz. W tym momencie odkryłem, że przeciwnik chciał nadziać moje konie na swe włócznie, ale udało mi się wycofać w porę kawalerii. Bitwy multiplayer, mogę się założyć, że będą zdecydowanie dłuższe właśnie z powodu tego typu manewrów. Zdecydowanie dłuższe niż potyczki w kampanii z komputerem, który lubi ostro atakować. Chociaż kiedy znajduje się w pozycji obrońcy, cierpliwie czeka, aż to my podejdziemy. I czasami, jeśli podejdziemy zbyt blisko, możemy zostać przez niego zaskoczeni i umie zaatakować, kiedy maszerujemy.
Funkcja przesuwania całej formacji jest niezwykle pomocna. A mój przeciwnik bardzo nie chciał wyjść z lasu. O czym przekonacie się na dalszym etapie materiału. U przeciwnika macie okazję zobaczyć chociażby jednostki słoni pomocnicze słonie afrykańskie, mianowicie gladiatorów włóczników. Również w późniejszym etapie gry pojawią się pretorianie. Missiles ready and waiting. Archers, your command. Quick march. Hellenic Royal Cavalry. Do tej pory bitwa może wydawać się wam nudna, ale cóż, taka specyfika gry z żywym przeciwnikiem. To jest jednak kompletnie inny rodzaj rozgrywki niż zabawa z komputerem. Tak, tutaj właśnie pokazuje, że można również podzielić jednostki na różne grupy formacji. Nie tylko na grupę jednostek, ale również grupy formacji i można tak zgrupowane jednostki umieszczać pod różnym kątem. Zresztą być może zaraz to zobaczycie. Tak, próbowałem na czacie swojego przeciwnika z lasu wywabić, ponieważ schował się daleko od pola bitwy. Ale skubaniec w ogóle nie odpowiedział do końca. Nie dał się sprowokować. Siedział niczym jagiełło w lesie przed Grunwaldem. A ja, jak ten głupi krzyżak, musiałem do niego podejść. O, teraz właśnie chcę wam pokazać, jak można utworzyć formację grupową. Trzeba nabrać nieco wprawy, jeśli chcemy w ten sposób precyzyjnie ustawić swoje jednostki. Tak, tutaj właśnie odkryłem, że ten ciemny wąż to nie rzeka, jak myślałem na początku, a droga. Widzicie teraz pomocniczą kawalerię numidyjską przeciwnika. Legata, jednostka generała.
widać można było tam również słonie między drzewami. Kiedy nasze jednostki będą w swoim zasięgu ostrzału miały jednostki przeciwnika, można usłyszeć właśnie róg bojowy. Taki jak przed chwilą mogliście usłyszeć. Pike Infantry ready! General! Pikeman! Yours to command! Można tak jak od szoguna segregować jednostki w panelu na dole. Wedle własnych upodobań nie jesteśmy skazani z góry na sortowanie ustalone przez komputer. Pikeman! Pikeman! At speed! Hundreds ready! Orders understood! Shock cavalry ready! Z mojej lewej strony próbuję przekraść się swoją jazdą tarencką i ruszyć na jego łuczników. Hellenic Royal Cavalry! Tarantine Cavalry! Follow riders! Za chwilę zobaczycie mój atak kawalerią na łuczników. Wspominałem już w innym filmiku, że będzie można w opcjach interfejsu wyłączyć ślady pocisków. Ciągnęła łucznikom z odcieczą jazda z Numidii. Jednostki zdecydowanie nie męczą się tak szybko jak w częściach Napoleon, Empire czy Shogun. Można naprawdę fajnie pobawić się szarżami kawalerii. Macedonia ma naprawdę fajne jednostki kawalerii. I w połączeniu z ich ciężką falangą naprawdę można ugrać wiele. I muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba to, że wprowadzili od Rome 2 zasięg widzenia. To naprawdę urozmaica rozgrywkę. Nigdy nie wiadomo, czy przeciwnik czegoś nie zaczaił za lasem. I informacja dla tych, którzy nie są fanami płonących świń jak ja. Takie jednostki nie znajdują się w grze, a przynajmniej nie w wersji, którą ja posiadam. Nie ma jednostek typu płonące świnie, wrzeszczące kobiety. Są wyłącznie jednostki psów bojowych czy też dzikich psów. Hades,
rest and wait. Ready and waiting. Advance at speed. Byłem już dość znudzony tym, że mój przeciwnik nie wykazywał żadnej inicjatywy podczas tej bitwy, więc sam musiałem podejść. Quarantine cavalry. Engage! Stay on alert. Swoją jazdą taryńską podjechałem do słoni zobaczyć, czy moje oszczepy będą w stanie zrobić im krzywdę. Ready for orders. Quarantine cavalry. At the double! Yours to command! Missile infantry! Looks like we've got company! By your command! Pretorianie konni niestety przytrzymili taryńską, która nie nadaje się do walki z innymi jednostkami kawalerii. Hoplici i moje jednostki mieniające z łatwością poradziły ze słoniami. Czy słońmi? Zamotały się. Słoniami. Słońmi. Nieistotne. No, po raz kolejny chcę pokazać, jak wygląda szarża. Okiem żołnierza. Właśnie tak się wyraża. Tak się Hellenic Royal Cavalry! At your service! User joined your channel. User left your channel. By your command. At speed! Ready! At the double! Orders! Ready! As you command! Hellenic Royal Cavalry! Niestety przez to, że wam próbowałem pokazać te szarże, troszkę zaniedbałem jednostki, które tam posłałem. Prawdopodobnie właśnie przez ten ruch przegrałem bitwę. Jak później zobaczycie. General! Yours to command! Never surrender! Rally to me! On my order, withdraw! Back men, back! Jak widać, konie bardzo nie lubią szarżować na długie biegi, ale jednostki starają się znaleźć wyrwę między nimi. Przeciwnik użył specjalnej umiejętności zmniejszającej morale, więc musiałem użyć kontrumiejętności. Royal Cavalry!
blisko. Naprawdę silna jednostka piechoty. Commander! On my order! We're quite ready! Your orders! Quick march! Za chwilę zobaczycie, jak ciekawie zachowuje się falanga, kiedy posiada delikatną przewagę liczebną i atakuje inną jednostkę. Quick march! Your orders! Przez przypadek wysłałem swojego generała w sam środek roju przeciwnika i niestety straciłem go. W tej chwili zobaczycie, działa falanga w praktyce, w tej grze. Bardzo fajnie, ponieważ oddziały z falangą otoczyły wojska Rzymian, uniemożliwiając im ucieczkę. Niestety przegrałem tę bitwę, ale przy okazji miałem okazję wam pokazać, jak może wyglądać potyczka z innym graczem. Wygrał. Pogratulowałem swojemu przeciwnikowi. Można zapisywać powtórki. Tak wygląda ekran bitewny, tak wygląda menu wyboru frakcji oraz jednostek, mapy, czat.